Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Po sporej przerwie, pokaż co potrafisz, po sporej przerwie, ponieważ byłem w Gdyni, byłem w Anglii, już nawet nie pamiętam gdzie, to tam byłem gdzieś na jakimś porcie, będę montował film, to zobaczycie dokładnie, co się tam działo. No ale oczywiście trzeba wrócić do nagrywania, więc dzisiaj pokaż co potrafisz z czołgiem chińskim IS-2. Oczywiście jest jeszcze inny IS-2, jest to czołg premium radziecki, 7 poziomu, ciężki, który ostatnio pokazywałem kilka razy, ale warto właśnie powiedzieć, wrócić do tego czołgu, bo tak naprawdę jest on bardzo podobny, ciężko powiedzieć czy lepszy czy gorszy, okej, okay, ale bitwa na mapie Redshire, rozegrana przez gracza Gryder2002, cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Jak zazwyczaj w Pokaż co potrafisz, gracze tłumaczą się z powodu, dlaczego wybrali taki nick w grze World of Tanks. Dlaczego Ty jesteś Gryderem 2002? Sam szczerze mówiąc nie wiem, bo ten nick jest dosyć stary, ma już on 8 lat i kiedyś tam coś naklikałem i uznałem, że to może być nawet okej. I ten nick praktycznie został ze mną do dzisiaj. No dobra, czyli takie wytłumaczenie. Mapa zmieniona po patchu Redshire. No i IS-2, czołg ciężki, nie ma artylerii, jesteś na topie, co chciałeś zrobić? Po pierwsze chciałem pojechać pierwszy raz na tą mordownię, bo rzadko gram czołgami ciężkimi ostatnio i jeszcze tutaj nie, w ogóle ani razu nie byłem, więc uznałem sobie, że przejadę się, zobaczę jak to jest. Na szczęście nie ma artylerii, bo artyleria potrafi tutaj w zasadzie sadzić, nie wszystkie oczywiście, za ten kamyczek. No ale wyszło na to, że z jednej strony cztery wrogie pojazdy, wasza trójka, więc będzie się działo. Nie posiadasz ISA-2 Premium 7 tieru radzieckiego? Nie, nie posiadam niestety. Właśnie ostatnio pokazywałem kilka bitew właśnie na tym ISA-2. I wielu graczy mówiło, że naprawdę jest bardzo dobrym, randomkowym czołgiem, że gra się świetnie, ale tak naprawdę zapominamy o tym, że jest też IS-2 chiński, który różni się bardzo niewiele, bo różnica jest taka, że chiński czołg ma maksymalną prędkość 37 km na godzinę, a IS-2 34. Ale tutaj mamy słabszy silnik o 20 koni, bo 580. No i cóż, tu Chińczyk ma tylko o 10 jeszcze pancerza słabiej z przodu. Więc różnice są delikatne, niewielkie. Można powiedzieć, jest to prawie taki sam czołg. Jak go oceniasz? No jest dwa. No, mi się gra nim bardzo przyjemnie. Mało bitew jeszcze na razie nim rozgrałem, ale właśnie ta mobilność zasługuje tutaj na uwagę, że w porównaniu do innych siódmotierowych heavików potrafi szybciej jeździć. Ma dobre działko z dobrym damage'em bazowym i dobrym przeładowaniem. Minusem jest na pewno pancerz, no nie jest on najlepszy, ale jak rzuci właśnie tak jak teraz do siódemki potrafi coś odbić, ale jak już są to wyższe tiery, no to jest słabo, jest po prostu słabo z tym pancerzem. No już przed chwilą zablokowałeś pierwszy strzał. I teraz dokładnie. Oczywiście przypominamy T28 HTC bijemy w cycki po bokach zazwyczaj. No i sytuacja jest taka trochę niebezpieczna, zostałeś z kolegą jednym, a z drugiej strony bodajże cztery czołgi, czy nawet sam tu zostałeś? No w tym momencie można powiedzieć, że jestem sam, bo kolega w fałce nie za dużo ogarnął w tej bitwie, no ale jednak był i coś pomagał potem już. No i z dwóch stron byłem atakowany i teraz nie wiedziałem do końca co zrobić, uznałem, że lepiej zraszować na tego T28. Z tą KV-ką, gdyż nie będę mieć czołgu na plecach. T28 właśnie niefortunnie wyjeżdża sobie bokiem, ładnie oddaje strzał i go kończę. No i w zasadzie można powiedzieć, że te 90 pancerza z przodu to jest mało, ale widać, że wystarcza. Dokładnie. Czasami potrafię odbić rzeczywiście siódemki, ale na ósemki już nie ma co liczyć, że będzie odbijanie pocisków. No i KW-1S raczej nie ma szans, przyklejony jesteś, ten pancerz wieży, jak widać prawie same jarzmo, nie jest proste do spenetrowania, więc Tigerek mu nie pomaga, no i zaraz KW-1S zakończy swój żywot. Dokładnie. No i cóż, teraz Tygrys 1 pokaże, jak ładnie można kontować dupą.
jak widzicie, wyjeżdża tyłkiem na ciebie, no tak troszeczkę bez sensu, nie? Dokładnie. Ale sytuacja już delikatnie się wyrównała, 8 do 11, 3,5 tysiąca obrażeń, 4 zniszczone czołgi. Ale u nich oczywiście jeszcze sporo wrogich pojazdów, więc co teraz? Co teraz? Uznałem, że trzeba się wrócić na bazę, gdyż cała tamta flanka padła i próbować wybronić bazę. Może być to problematyczne, jeśli padnie nam ta fałka i razem z KW1, bo Churchill, prawda, cały czas przeł silnie do przodu przez tę mordownię, chyba chce skapować wrogą bazę, więc za dużo sojuszników mi nie zostało. Mhm. Jak widać, rzuciło cię na team taki bardziej czerwonawy, co właśnie było widoczne, ale sytuacja nie jest jeszcze nie do wygrania. Na szczęście jeden czołg kapuje. No i pojawiają się inne wrogie pojazdy. W tym momencie jest właśnie kilku przeciwników z kilku różnych stron i bardzo obawiałem się, z racji, że gdybym miał zdziały 122 mm, no to zdejmuje mnie na hita. No i także chyba te ciało posiadał, mi bardzo słabo losuje, że ja go nie kończę i szczęśliwie odbijam pocisk. Mhm. W tym momencie już mogła być zakończona ta bitwa, no ale Sus to niekoniecznie ogarnął i dzięki temu udało mi się przeżyć. Jadę do przodu na Hellcata, żeby go skończyć, żeby mi nic nie opijało w dupę po prostu. Hellcat też tak wyjeżdża sobie bardzo, bardzo na mnie mało sensownie, można powiedzieć. I łatwo zostaje skończonym. No ale jest teraz problem, bo jest 65 kapa już i w tym momencie nie ma kto zaświecić tego kapa, ale czołgi zjechały, nie wiem. No właśnie, przypuszczalnie ktoś tam napisał no cap kill all, nie? Tak. No i tak naprawdę popełnili błąd, bo mogli już wygrać tą bitwę. Tam były trzy czołgi przy kapie, które nie kapowały, nie wiadomo dlaczego. Dokładnie. Nie? Ta Pantera tak samo stała na środku samego kapa, gdyby tylko schowała się za tym budynkiem, myślę, że już by było po bitwie, bo nie zdążyłbym dojechać. No i cóż, w tej chwili sami się już dziwią, co się stało. Wygrywaliśmy, było nas trzech na kapie, czemu zjechaliśmy z kapa? No i w tej chwili już jedynie jeszcze walczysz o medal Ridleya Watersa. No, Churchill sobie nadal usilnie próbuje jechać do tego kapa, więc całą bitwę przejechał tą mordownię. Tak jest. No i bitwa wygrana. Na początku wydawało się, że będzie to porażka, a okazało się, że bitwa nie dość, że wygrana, ale i w 7,5 minuty, czyli dosyć szybko. Medale to oczywiście Ridley Waters, Stalowa Ściana, High Caliber. I wyniczek okazuje się niezły. Nie wiem, czy to twój najlepszy bazowy exp zrobiony w tej grze? Nie, miałem więcej na KW1, nabiłem 2200 bazowego i z pręką tam było dużo więcej, było ponad 3000. 1921 bazowego expa i prawie 5500 obrażeń. No i wszystko dosyć szybko. Przyjęte na klatę prawie 2014 oddanych strzałów w twój pancerz. Zarobione 30 ponad 8000 kredytów. No to tak cyferkowo. No to w zasadzie tyle, szybka bitwa pokazująca, że ten czołg jest naprawdę bardzo fajny, oczywiście miękciejszy niż zwykły IS, ale mobilniejszy. No i to działo 122 mm, oczywiście przydałoby się tam więcej penetracji niż 175, ale na siódme tiery robi miazgę. Tutaj chyba ta penetracja wystarcza. Gorzej chyba jak rzucić się na dziewiątki, nie? No, dziewiątki trzeba już się wspomagać goldem, bo nie przebijemy ze 175 penetracji w większości czołgów od przodu. Mhm. No to w zasadzie wszystko. Bardzo fajny czołg. Ci, którzy nie kupili sobie ISA 2 radzieckiego, to myślę, że taka zabawka jest fajna w hangarze. No to wszystko. Jeżeli chcesz na koniec kogoś pozdrowić, wiem, że teraz grillujesz, czy tam dwa słowa powiedzieć na temat twojego klanu, w którym grasz? No w tym momencie jestem w klanie Ruthless i to jest drugi klan z community. Jest to pierwszy klan jest for fun. Drugi klan jest właśnie na CW i twierdzę, jeśli ktoś by szukał jakiegoś fajnego klanu, to zapraszamy. A z osób, które chciałbym pozdrowić, na pewno chciałbym pozdrowić Olę i Agnieszkę, nasze, prawda, dwie klanowiczki, które często ze mną grają, twierdzę, czy Plutony. To pozdrawiam, ty właśnie grasz z dziewczynami, tyle chłopaków, a no ale to dobrze o tobie świadczy, znaczy, że dziewczyny cię lubią. No to dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.